Jak wszyscy wiemy, nikt nie lubi grać w brudnych korkach, a zwłaszcza w takiej porze jak teraz jest ciężko, żeby były cały czas czyste. Dlatego dzisiaj nagram film i pokażę Wam, jak takie korki, czyli ekstremalnie brudne, doprowadzić do czystości. A więc zaczynamy. Dwa przedmioty, które potrzebujemy, to miska, do której nalewamy wodę, oraz pinkstaff, który znajdziemy w Action. Wrzucamy trzy takie miareczki do wody. Hop, jedna. Druga. Trzecia. Troszkę mieszamy. Okej, ja już pomieszałem to sobie lekko, to teraz wygląda mniej więcej tak. I w tym momencie jedyne co musimy zrobić, to wrzucić te korki tak, żeby nam się kura wodna zamała. Zmieniłem sobie naczynie, bo poprzednie po prostu było za małe. I jedyne co po wlaniu wody i tego preparatu robimy, mieszamy, odczekujemy i później wrzucamy korki na około 2 lub 3 godziny. I powiedzmy, że po godzinie, po półtorej, gdzieś w połowie czasu po prostu obróćcie na drugą stronę. A ja widzę się z Wami za około 2 lub 3 godziny, gdy wyciągnę te korki z wody. Dobra, słuchajcie, ja oczywiście zapomniałem i wyciągam te korki następnego dnia, ale jak widzicie, ten brud tutaj z tych korków opadł całkowicie na ziemię. I teraz po wyciągnięciu prezentują się tak. Oczywiście jest w nich trochę wody, więc troszkę się będą suszyć. Ja je jeszcze daję do pralki, tak żeby się kompletnie już przeczyściły i były bardzo, bardzo czyste i zaraz pokażę Wam efekt końcowy. Dobra, ja właśnie wyciągnąłem korki z pralki i prezentują się one w ten sposób. Pokażę Wam tutaj, nic nie czyściłem dodatkowo ręcznie, to jest już po wyciągnięciu z pralki. Korki też nie są jakoś ultra mokre. Tutaj pokażę drugiego. Więc co, myślę, że ten sposób może być dla Was pomocny, jeśli zwłaszcza macie dwie pary korków, tak żeby na następny dzień pójść sobie w drugiej. To myślę, że jest to bardzo fajna opcja, żeby utrzymać je w czystości i przy okazji się jakoś super przy tym nie narobić. Ja mam akurat białe korki, teraz wiadomo jest jaka pora, więc dla mnie to jest super po prostu opcja, że zawsze mniej więcej mogę sobie występować w tych czystych korkach i nie ślęczeć pół godziny nad tym, żeby je szorować, a i tak, żeby się nie domyły do końca. Więc dziękuję za oglądanie.